Cześć, witajcie, tu Kwiatek ze Strzelnicy TV. Dzisiaj w mini recenzji pokażę Wam latarkę WL22G. To jest mikrolatarka, którą możemy zamontować bezpośrednio na broni krótkiej. Latarka, jak widzicie, prezentuje się tak. Wygląda całkiem spoko. Nie odstaje poza obrys pistoletów, ani z przodu, ani z boków. Także to akurat szanuję. Mamy niewielkich rozmiarów lustro, a pod spodem na pewno wprawne oko zauważyło, no jest jeszcze jakiś taki właśnie jakby... Cóż tam, panie, jest? No jest laser. Jest laser zielony, który możemy uruchomić albo samodzielnie, albo w towarzystwie latarki, światła latarki, albo po prostu włączyć samą latarkę. Także mamy trzy tryby świecenia, które, co ciekawe, regulujemy i włączamy, te tryby włączamy poprzez naciśnięcie obydwu guzików do uruchomienia latarki. I w takim trybie ona pozostanie, w jakim ją zostawimy. Także teraz latarka jest w trybie właśnie latarki, ale kiedy naciśniemy dwukrotnie, może to będzie widać, kiedy naciśniemy dwukrotnie, poczekajcie, o, jest światełko, jest laserek. Kiedy naciśniemy dwukrotnie te guziki, to mamy sam laser, a teraz mamy laser i światło i niestety Wam tego nie pokażę, ponieważ na mojej dłoni tego laserka w towarzystwie światła nie będzie widać. Dlatego ja ją przełączę po prostu w tryb latarki, żeby bezpiecznie na przykład tam świecić po obiektywie. No właśnie, ile lumenów ma latareczka? 650. Nie, przepraszam, 600... przepraszam, 600... Tak, 650. 650 lumenów to jest wystarczająca ilość światła, żeby oświetlić sobie tam przestrzeń roboczą. Mniej więcej podaje producent, że to pozwala nam oświetlać obiekty do 100 metrów. No wiecie, umówmy się, z pistoletu nikt nie będzie strzelał na 100 metrów, no ale powiedzmy, że mamy tam możliwość, tak, doświetlenia dość sporej przestrzeni. Warto zwrócić uwagę, że promień z latarki tego światła jest mocno rozproszony. Nie mamy tak jak w innych latareczkach, że mamy taki jasny punkt, który możemy nakierować na obiekt, na przykład na dystansie tam powiedzmy 6-7 metrów, oddać strzał i trafimy tam, gdzie świeci promień latarki. Tutaj ten promień jest od razu bardzo rozproszony i bardzo dobrze oświetla oczywiście przestrzeń, ale mówię, nie mamy tego takiego jasnego punktu, który by nam pozwolił właśnie jak gdyby strzelać, tak, na podstawie tego promienia, tak, tam gdzie będzie ten promień, tam trafią kule. No tu na pewno będzie wtedy pomocny na przykład wskaźnik laserowy, tylko pamiętajcie, że wskaźnik laserowy powoduje, że no jak gdyby zdradzimy swoją pozycję. Znaczy, no tak, umówmy się, zdradzimy też swoją pozycję, kiedy włączymy latarkę. Więc w sumie nie, no dobra, no powiedzmy, że wskaźnik laserowy będzie pozwalał nam rzeczywiście szybko nakierować broń na cel, więc ja bym proponował go używać po prostu w towarzystwie latarki, tak? Nie sam promień lasera, bo w ciemności nam to guzik da, tylko po prostu włączamy od razu latarkę, promień lasera, wycelowujemy i oddajemy celny strzał tam do obiektu, który chcemy ostrzelać. Także takie kombo, przyznam szczerze, no jest, moim zdaniem jest okej. Jak włączyć latarkę? Latarkę włączamy takimi tutaj guzikami naciskowymi, tak? Ja przyznam szczerze, wolę guziki, na które napieram palcem wskazującym, tak, a nie naciskam. No chyba, że ma się długie palce. Ja akurat uważam, że mam za krótkie palce do tej latarki, więc pewnie bym jej nie wybrał. Latarkę, kiedy zamontujemy, ona będzie w tym miejscu, także nie ma możliwości jej przesuwania tutaj do przodu i do tyłu. I ważna też jest informacja taka, że latarkę możemy zamontować na szynie od Glocka i na szynie Picatinny. Przy czym pamiętajcie, że jak macie szynę Picatinny, to musicie ją przymierzyć do swojego pistoletu, bo na przykład ta latarka nie weszła mi na pistolet Stoger STR9. Po prostu nie dało się jej tam założyć. Nie weszła, po prostu już. Ponieważ bramka, która jest tu zamontowana, jest w tym samym miejscu, mówię, nie można nic przesuwać, więc po prostu dopasujcie sobie latarkę do swojego pistoletu. Warto zabrać broń rozładowaną do sklepu i po prostu sobie zwyczajnie poprzymierzać, tak? Co Wam będzie pasowało, czy pasuje pod długość Waszych palców i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? A, ważna rzecz, latarkę ładujemy bezpośrednio przez gniazdko USB-C. To też cieszy mnie, że jest to nowoczesne gniazdo ładowania, a nie jakieś tam staroć. No i też jeszcze po drugiej stronie latarki mamy dwie dziurki na śrubki imbusowe i tymi śrubkami regulujemy sobie laser. Pamiętajcie, żeby ten laser zerować na jakiś maks 10 metrów, ponieważ na takim dystansie będziecie po prostu strzelać w samoobronie, więc nie potrzeba Wam zerowania na 25 czy na, już nie daj Boże, 50, tak? Bo jak ja zawsze powtarzam, strzelanie na dystansie 50 metrów do obiektu,
który nas zaatakował w samoobronie, no może już rzeczywiście jak gdyby zniwelować element samoobrony, tak? Ponieważ jest obiekt oddalony, on nas bardzo też nie możemy zidentyfikować dobrze celu, więc pamiętajcie, że broń tego typu raczej zerujemy na dystansie do 10 metrów, bo na takim dystansie maksymalnym to będzie się ewentualnie wszystko działo. Latarka jest lekka, z tego co czytałem waży 74 gramy. Ważne jeszcze informacje, że promień z latarki będzie non-stop świecił przez godzinę, ponieważ akumulator, który tu jest zamontowany, to jest z tego co pamiętam 230 mAh, więc niewielki. Więc mamy godzinę światła latarki, natomiast laser będzie świecił 4 godziny maksymalnie włączony, tak? No więc wiadomo, bo ten laser to jest 5 mW, więc spokojnie z tego akumulatorka sobie tam te 4 godziny pochodzi. No ale kto będzie 4 godziny chodził z włączonym laserem, tak, przy broni. Pamiętajcie też, żeby, mówię, też uruchamiać to światło, tak, czy kiedy na przykład, no nie wiem, też nie jesteście pewni, czy ktoś jest gdzieś, coś, no żeby też tą latarką nie zdradzać swojej pozycji, pamiętajcie o tym. Ale to jest temat użycia latarek, czy w ręku, czy na broni, czy w ręku i na broni, czy na czole i tak dalej. To jest, wiecie, to jest temat rzeka. Jest bardzo wiele firm, które szkolą z użycia broni z latarką. Ja też takie szkolenie kiedyś przeszedłem, oczywiście takie niepełne, tylko takie powiedzmy skrócone z motylem, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dużo wtedy też wiedzy właśnie posiadłem od motyla odnośnie właśnie użycia broni z latarką do takiego EDC. Bo latarka po założeniu niespecjalnie, wiecie, zwiększa masę broni, ponieważ waży 74 gramy, nie wiem czy wam o tym mówiłem, także leciusieńka, niewielki odbłyśnik, oczywiście dioda w środku, także spoko, będzie długo dla nas pracowała. No także tak to wygląda, no i akumulatora nie wyjmujemy, także po prostu by trzeba było to w serwisie jakimś zrobić, tak, albo po prostu kupić następną latarkę, bo są latarki tego typu, że można wyjąć akumulator, tak, i sobie tam wymieniać, natomiast tutaj po prostu on jest zabudowany na stałe. A latarka jeszcze jest oczywiście bryzgoszczelna, także spoko, można na deszczu nią tam też operować. No to tyle, co wam chciałem powiedzieć. Latareczka WL22G do kupienia w sklepie Kaliber, a w Dawidach Bankowych też, albo na kaliber.pl. Wpadajcie. Dziękuję serdecznie za uwagę i mówię do następnej mini recenzji. Na razie.